tak to się nazywa. Ogólnie jest tu 30 km ścieżek rowerowych. Ja przejechałem dzisiaj 10 km. Pokażę kilka fajnych ujęć. Również wejdę w jedno miejsce, a trzeba też mierzyć siły na zamiary. Zapraszam do oglądania. Siemano, tutaj Dziar. Dzisiaj jesteśmy na byłej angielskiej jednostce wojskowej. Zjechałem trochę z drogi, bo zauważyłem takie ziemianki. Tutaj jest wejście do jednej, tam jest wejście do drugiej. Zaraz wejdę do obu i pokażę, co jest w środku, jak również jak to jest zbudowane. Tak, mamy pierwszą. No to tylko działa. Nie, co? O. Może z takim powołem półokrągłym, jakby rura zakopana. Zwykła ziemianka. Czy tutaj leżą blachy? Świetnik, bo tu już jest, imprezy są robione. Tak, wchodzimy. Sądzę, że to jest stabilne. Podłoga tutaj jest z płytek. Betonowych. Jakieś odpowietrzniki. Tu pada słońce, z nich fajnie to teraz wygląda po słońce. Jeszcze się uda nagrać to. Zaadaptowali to, w sensie krzesełko, stoliczek, można sobie się flaszkę wypić, drzwi nie ma. Ja wiem, wielkość może 4x3, straszny pogłos. Przejdę do kolejnej. Dobrze, rozwalił sprzęt. Tutaj jest druga. W podobnym stanie. To są jakby beczki zakopane w ziemi. Nawet z izolacją. O, jest izolacja. Prześwit na drugą stronę. Śmieci, myślałem, że coś tam leży. Tutaj. Tutaj już nie ma podłogi betonowej. To takie. Trochę niżej chyba. No bo piasek jest przysypany. Piaskiem jest przysypana podłoga. No ja będę ciął znów te filmy. Deski? Aha, deski to jest jedna. Wyrwana, już ta ziemia się zaczyna. Co z moim głosem? Ta ziemia się zaczyna sypać. Tutaj jest jakaś dziura w ziemi. Widać. Może tam jakieś zwierzątka, co jeszcze żyło. Nic nie żyje tu. Przynajmniej nie chcę wyjść. Ognisko tu było palone, ale jaja. No ta jest. Ta beczka jest trochę w gorszym stanie. Tylko że na niej bezpośrednio nie leży ziemia. Ziemia, tak jak pokazałem wcześniej, leży na jeszcze jednej beczce. To jest tak odizolowane, super. I na tym dopiero 20 cm ziemi. Nawet na tych wojskowych patentach są najlepsze.
Ziemianki wkopane w ziemię zabezpieczające przeciw kulom karabinowym, szrapnelowym i odłamkom. Blacha falista używana swego czasu przez państwa centralne. Ma wymiary 2,90 szerokości i 1,95 wysokości. W opisie załączam link ze źródłem, jak budować ziemiankę kapitana Jana Sadowskiego. No i mamy takie jakby wały. Jakoś pewnie się to fachowo nazywa. W każdym razie jest mur betonowy grubości około 40 cm, obsypany ziemią. Tu są takie jakby w kształcie litery. Jaka to jest litera? Odwrócone C. No, w kształcie odwróconego C. Można by było spytać, skąd oni brali ziemię. No jak to wojacy? Tutaj jest jeden rów wykopany. Tutaj jest taka wielka dziura wykopana. Po prostu stąd wykopywali i usypywali na te swoje wzmocnienia. Byleby najprościej. Nie jest zakamerowany na szczęście, nie będę tu nawet wchodził. Fajne graffiti tylko. Po co tu wjechałem, można powiedzieć. Oko. I czapka. Bo to świat jest. Albo czapka. Ale oko fajne. Naprzeciw siebie wjazd. Na przemian siebie, matko. I tu już jest inne stanowisko. Nie jest wjazd jakby jak na skrzyżowaniu, prawda? Tylko, że te wjazdy się wymijają. Wjazdy czy otwory w jakichś stanowiskach strzelniczych. Historia głosi, że bardzo bogaci politycy niemieccy przyjeżdżają sobie tu na polowania i mają właśnie takie sztuki w swoim ogródeczku. Piękne. No, ze 100 kilo mięsa tam jest. Ci ludzie w ogóle nie boją. Już stoją, patrzą się na mnie dalej. Że to bycki. Od 1945 to miejsce służyło do wysadzania niewybuchów przez armię, co prowadziło do częstych pożarów lasów na tym terenie. Od 1952 roku obszar ten stał się obszarem wojskowym, do którego oprócz personelu wojskowego mieli dostęp tylko leśnicy i pracownicy leśni. Skład amunicji został zamknięty w 1996 roku i oddany w 2000 jako rezerwat przyrody Brachterwald. Tędy przez barykady mógł przejechać pociąg. Na terenie tej jednostki znajdowały się dwa dworce przeładunkowe i z tego co ja policzyłem około 6 lub 8 linii kolejowych wychodzących w różnych kierunkach. Koniec tej przejażdżki rowerowej. Jest to dosyć ciekawie na tej jednostce. Ja ją będę jeszcze eksplorował, ale filmy może w późniejszym okresie. Jako takie bardziej uzupełnienie. Nie wiem. Dzięki za oglądanie. Na razie.